Cześć, witajcie w jednoślad.pl w piątek. Dziś, zgodnie z obietnicą, pokazujemy wam wszystkie detale Junaka 806-125, który jest typowo miejskim sprinterem o kompaktowych rozmiarach. Junak 806 ma 9 koni mocy przy 107 kg masy. Stosunek masy do mocy jest niezły, a osiągi zadowolą większość z was. Sprzęt dzięki temu zwinnie i dynamicznie pokonuje zakorkowane ulice wielkich miast. Choć nie tylko. W pierwszej kolejności popatrzcie na przednie światła LED. Mają homologację i działają w trybie mijania drogowym i pozycyjnym. Wygląda to naprawdę dobrze. Z tyłu i w kierunkach też znajdziecie te technologie. Jak wam wczoraj wspominaliśmy, wszystkie plastiki są dobrze poskładane i wykonane z wysokiej jakości materiału. Do tego miła w dotyku i wygodna kanapa na dwie osoby. Z kolei wydech jest nieco inny niż w wersji 50 cm sześciennych. Wygląda fajnie, a brzmi tak sobie. W Junaku trzeba pochwalić hamulce, dwa tarczowe układy, które bez wkładania większej siły sprawnie wytrasają prędkość. Przy tej okazji widzicie koła 13 cali, tylne regulowane zawieszenie i lagi przednie o sportowym zestrojeniu. Na koniec rzut oka na kokpit jest ergonomiczny, a deska rozdzielcza zrobiona bez obciachu. Ładne podświetlenie i ekran ciekłokrystaliczny. Naszym zdaniem w tym segmencie to najlepiej zrobione zegary. Ogółem, czy warto kupić Junaka 806-125? Jak za 6,5 tysiąca złotych to naprawdę godny uwagi sprzęt, który fajnie się prowadzi i wcale nie gorzej wygląda. Pamiętajcie o subskrypcjach i do zaglądania na jednoślad.pl i naszego Facebooka. Cześć. Pa. Na razie.